Coroczna zabawa choinkowa dla dzieci z rodzin ubogich i potrzebujących odbyła się dziś w Szkole Podstawowej nr 10 w Suwałkach. Imprezę zorganizowała akcja katolicka działająca przy parafii pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. Jak zawsze były tańce przy muzyce na żywo, konkursy, zabawy i Mikołaj z prezentami dla najuboższych rodzin. To już 20. edycja zabawy. Od 1997 roku akcja katolicka organizuje zbiórkę i obdarowuje prezentami kilkaset dzieci. Oprócz słodyczy, z których najbardziej cieszą się najmłodsi, w paczkach jest żywność i środki czystości. Po raz 20 w tym roku odbywa się choinka organizowana w Szkole Podstawowej nr 10 przez parafię pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza i akcja katolicka skupiona przy tej parafii. Po raz 20 już przygotowuje paczki. Oczywiście wspiera akcję katolicką i parafię rzesza bardzo duża liczba sponsorów różnych firm, zakładów pracy, ofiarodawców. No i przygotowanych zostało ponad 200 paczek, no bo oczywiście ten okres taki właśnie styczniowy jest okresem karnawału, jest to okresem organizowania różnych zabaw, właśnie choinek. No i przed nami oczywiście ferie zimowe, a wobec tego życzę wszystkim naszym najmłodszym mieszkańcom, właśnie uczniom, dzieciom, młodzieży, wspaniałych, niezapomnianych ferii zimowych. Ten bal noworoczny jest balem jubileuszowym, ponieważ jest to bal już 20, a może dopiero 20, prawda? Więc proszę zauważyć, że jest tutaj ogromna cierpliwość, ogromna wytrwałość i chęć pracy, bo zorganizować taką choinkę to nie jest taka prosta sprawa, bo taka choinka to jest nie tylko Mikołaj, który będzie dawał paczki, ale to jest zabawa, to są różnego rodzaju gry, to są różnego rodzaju spotkania i tak dalej, więc dzieci się bawią, jest to bal, bal oczywiście, gdzie można troszeczkę zrealizować się w sensie karnawałowym i pocieszyć się, a dzieciom potrzeba radości. Radość to nie tylko cukierek, czy czekolada, czy jakieś tam inne produkty żywnościowe, czy tam coś innego, ale także właśnie ta radość, która polega na tańcu, która polega na zabawie.